Lokalna grupa działania Razem Ku Lepszej Przyszłości oraz Gmina Łuków zapraszają na drugi festiwal jurajski. Odbędzie się on 17 września w Klimkach. Zapraszamy na drugą edycję Festiwalu Jurajskiego, która odbędzie się 17 września w centrum wypoczynkowym Parizel Palace, które znajduje się w Klimkach w gminie Łuków. Festynem jurajskim nawiązujemy do Naszej skarbów przyrody nieożywionej, tych samonitów, które wiemy 160 milionów lat temu zostały zepchnięte przez lodowiec. W programie wiele atrakcji, szczególnie dla dzieci, będą prelekcje o tematyce geologicznej, ale nie tylko, przyrodniczej, także przeróżne konkursy, gry i zabawy dla dzieci, wszystko oczywiście bezpłatnie. Animacje będą organizowane przez Łukowski Ośrodek Kultury, z którym też nawiązaliśmy współpracę. Zapraszamy też na wernisaż, wernisaż poplenerowy rzeźbiarsko-malarski, Wernisarz fotograficzny. Na, w trakcie festiwalu wręczymy nagrody zwycięzcom tego konkursu fotograficznego. Co jeszcze? Będzie pokaz mody ekologicznej z surowców wtórnych. To jest też taka impreza dla dzieci organizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Łukowie. Swoje stoiska będzie miał Państwowy Instytut Geologiczny i on tutaj zapewni tą oprawę merytoryczną. Będą swoje stoiska miały Gminna Biblioteka Publiczna, nadleśnictwo Łuków, nadleśnictwo Sokołów, Muzeum Muzeum Regionalne w Łukowie, Muzeum Henryka Sienkiewicza I tutaj dyrektor powiedział, że między innymi zorganizuje zbiórkę na rękopis. Imprezą towarzyszącą festynowi Jurajskiemu będzie zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Zalesie Rajd Geologiczny. Uczniowie przyjadą na rowerach, po drodze będą mieli punkty geocaching, będą odnajdywali różne skarby i finał będzie w trakcie naszego festynu. Cały program jest oczywiście atrakcyjny, natomiast dla dzieci na pewno hitem będą spacery olbrzymiego dinozaura, będą go mogły dotknąć, przespacerować się z nim, zrobić z nim zdjęcie, będzie machał ogonem, otwierał paszczę. Wśród wszystkich uczestników festynu, którzy odpowiedzą na takie kilka prostych pytań na temat amonitów i gminy Łuków, zostanie rozlasowana nagroda główna, co będzie nagrodą główną Też jeszcze jest niespodzianka. Ogłosimy to tuż przed festiwalem na naszej stronie. Internetowej i na profilu facebookowym. Zapraszamy grupy rowerowe, stowarzyszenia z kijami, żeby zorganizowały trasę, która będzie się kończyła w klimkach lub będzie po prostu przebiegała przez klimki. Liczymy na, na dobrą zabawę i dużą frekwencję. Festiwal Jurajski jest elementem szerszego działania, jakie prowadzi gmina w celu promocji okresu Jurajskiego Łukowskich Amonitów. Myślę, że warto to robić, bo w ocenie fachowców od geologii Łukowskie Amonity to osobliwość nie tylko na skalę Polski, Europy, ale również na skalę światową. Wspomnę może o takich ostatnich działaniach, jakie podejmujemy w tym celu. Myślę, że uda nam się również pozyskać środki zewnętrzne. Otóż złożyliśmy do Regionalnego Programu Operacyjnego wniosek na projekt leśny zespół rekreacyjno-wypoczynkowy. Będzie to miejsce realizowane w Klimkach. Mówiąc tak w skrócie, będzie to największy plac zabaw w naszej gminie, głównie z myślą o dzieciach, o ich rodzinach. Kosztorys tutaj jest w granicach 600 tysięcy złotych, a takim elementem nawiązującym do okresu jurajskiego będzie specjalnie zaprojektowana ścieżka geologiczno-przyrodnicza i po drugiej stronie w nowym obiekcie świetlicy, będzie jedna z sal też urządzona tak, żeby elementem przewijającym się były tam amonity. W tamtym roku urządziliśmy zbiórkę wśród uczniów naszych szkół. Mamy tutaj zgromadzone zbiory amonitów, kilkadziesiąt sztuk. Póki co przetrzymujemy je w gminie, ale właśnie tamta sala myślę, że jest dobrym miejscem, aby w postaci jakiejś gabloty zgromadzić te amonity. Drugi projekt realizowany przy współpracy z lokalną grupą działania polega na tym, że planujemy urządzić w ośmiu miejscowościach naszej gminy miejsca przyjazne rowerzystom. I takim elementem tych miejsc byłyby lapidaria czyli miejsca zgromadzenia głazów, kamieni ściągniętych z naszych pól, z wyrobisk żwirowych. Oczywiście wszystko to robimy przy ścisłej współpracy z fachowcami z Polskiego Instytutu Geologicznego. Którzy zaprojektują to, opiszą i ładnie poukładają, tak żeby wzbudzały one jakąś tam ciekawość, a zarazem dostarczały wiedzy na temat przeszłości naszej Ziemi, bo to jest przecież przeszłość sięgająca 160 milionów lat. Wszystko to komponuje się bardzo pięknie z okolicznymi lasami, z jatą. Wydaje mi się, że naszym zadaniem i obowiązkiem jest dbanie o to, żeby wiedza na temat omnitów trwała, bo ostatnie badania i taka szersze, szersze zainteresowanie było w latach 80., a my próbujemy cały czas powracać do tego tematu. Myślę, że warto.